Bardzo serdecznie witam. Są historyczne świadectwa o tym, że kiedy budowano Kościół Jezusowy w Cieszynie, wiele osób przychodziło tutaj na nabożeństwa w czasie budowy, przynosząc jakiś prezent, jakiś dar od siebie. Wiele osób przynosiło kamienie. Do dzisiaj w okolicach Cieszyna są takie miejsca, są kamieniołomy, gdzie wyryty jest krzyż i daty budowy kościoła. Miejsca, które są świadectwem tego właśnie, co wtedy się działo. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że zainspirował mnie do tego dzisiejszy werset, który pochodzi z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 35 rozdziału. Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, przynosili dobrowolne dary dla Pana. A drugi werset na dzisiaj pochodzi z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału. Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Kamienie. Kamień. Kamień może budować, może tworzyć, ale kamień w ręce człowieka może też niszczyć, może wybić szybę, albo też może stanowić znak nienawiści, złości, tak jak wówczas, kiedy ludzie zaciskając ręce na kamieniu, chcą tym kamieniem rzucić w drugiego człowieka. Tak przecież działo się i dzieje. Drodzy, kamień to przede wszystkim budulec. Budulec, który może tworzyć. Budulec, który, aby stworzyć budowlę, potrzebuje tego, co zwiąże ten kamień z drugim kamieniem. Potrzeba zaprawy, która sprawi, że luźne kamienie, kupa kamieni zamieni się w mur. Takim budulcem jest Pan Bóg. Takim budulcem duchowym jest Jezus Chrystus. I o tym właśnie mówi dzisiaj ten fragment, który przed chwilką przeczytaliśmy z pierwszego listu świętego Piotra. Mamy budować się jako żywe kamienie w dom duchowy. W historii Izraela są świadectwa o tym, że kiedy Izraelowi przestawało zależeć na relacji z Bogiem, kiedy tego Pana Boga brakowało w ich życiu, wówczas dosłownie Izrael zamieniał się w kupę kamieni. Tak było chociażby wówczas, kiedy świątynia i Jerozolima pod wpływem naporu Babilończyków zostały dosłownie zamienione w kupę kamieni, a naród izraelski znalazł się na 70 lat w niewoli babilońskiej. Kiedy zaczyna brakować Pana Boga, wtedy budowla zaczyna zamieniać się w kupę kamieni. Drodzy, dziś jest czas na to, żebyśmy wyruszyli na inspekcję. Sprawdzili, jak wygląda budowla naszego życia. Czy aby mury naszej duchowej świątyni nie zostały wypłukane, podmyte, osłabione? Czy nie jest przypadkiem tak, że ten mur naszego życia potrzebuje na nowo, bardzo mocno zaprawy, potrzebuje Jezusa Chrystusa, potrzebuje tego, by został uzupełniony przez modlitwę, przez czytanie słowa, przez społeczność z Jezusem w sakramencie ołtarza. To bardzo ważne, byśmy budowali się, byśmy tworzyli i byśmy stale mieli rękę na pulsie, zadając sobie pytanie, w jakim stanie jest moja duchowość, w jakim stanie jest moje serce. Na to właśnie jest nam dany czas Adwentu. Dzisiaj jest 8 dzień grudnia, kolejny adwentowy dzień, kolejny adwentowy tydzień. Serdecznie zachęcam Was do tego, byście wyruszyli na duchowe poszukiwania, na duchową inspekcję, byśmy wszyscy sprawdzili, w jakim stanie jest mur naszego życia i abyśmy go budowali. W jakim stanie jest moja duchowość, ale w jakim stanie też są moje relacje z innymi ludźmi, z Panem Bogiem. W jakim stanie jest moje adwentowe duchowe przygotowanie. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa
na ten dzisiejszy adwentowy dzień.